Witam Państwa. Gościem audycji jest dyrektor Teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie, Jan Tomaszewicz. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzisiaj uśmiechamy wrześniowo, bo piękna pogoda, ale też piękny sezon się rozpoczął, bo wrzesień rozpoczęliście na pełnych obrotach. Tak. Jak to wygląda w tej chwili, ten repertuar wrześniowy? Premiera goni premierę ostatnio, tak widzę. No tak się złożyło, że mieliśmy w piątek pierwszego premierę na pełnych obrotach. Komedia, zapraszam Państwa, warto się pośmiać. Natomiast w niedzielę 10 września mamy premierę młodzieżową, premierę spektaklu, który w porozumieniu z Wydziałem do Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa realizujemy w ramach programu o przeciwdziałaniu. I spektakl, który mówi o młodzieży, o młodych ludziach, o problemach i będziemy to grali przez cały wrzesień, październik i troszeczkę w listopadzie. To jest też młodzież brała w jakiś sposób udział, tak, prawda? Tak, młodzież przychodziła na warsztaty w sierpniu i jeszcze teraz uczestniczy. Uczestniczą w tym spektaklu, są ich wypowiedzi, nagrania, więc reżyser Paweł Paszta to wszystko ładnie zamknął, więc że ten projekt jest typowo młodzieżowym takim projektem. Co jeszcze? Bo to jest ta lista się... No wiadomo, w listopadzie już kończymy zapinanie gorzowskich spotkań teatralnych 39. W przyszłym roku jakieś takie jubileuszowe. A potem a jeszcze 10 października zaczynamy przedstawienie Nowy Wspaniały Świat Huxleya w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. Nie muszę przedstawiać tego wybitnego reżysera młodego pokolenia, który wyraził chęć współpracy z naszymi aktorami. Będzie to dość nowy, dość specyficzny nowy spektakl. Będą awatary się pojawiały, będzie VOD na żywo. Będziemy się łączyli i z Gruzją, i z Estonią, i z Litwą, więc to na pewno, jeżeli chodzi o Gorzów, to jest nowum, że będą pojawiały się takie efekty, będą okulary w 3D, więc świat będzie troszeczkę przeniesiony w taką inną rzeczywistość. No dzisiaj teatr musi nadążać za tym zmieniającym się światem, ale my chyba odchodzimy od tego tradycyjnego, eklektycznego wizerunku, prawda? Nie, mamy Zemstę, mamy inne spektakle, które się wpisują właśnie tę klasykę, bo jednak nie należy przemieniać klasyki. Jest to od tego współczesna literatura, którą można realizować, którą można... A my mamy fanów tradycji w Gorzowie, z tych, tak, prawda? Ja myślę, że gdzieś zawsze w każdym środowisku teatralnym są osoby, które chcą, żeby jednak ta klasyka była klasyką prawdziwą. I też do tego dążymy. Natomiast jeżeli jest taka możliwość, żeby to pokazać w innym spojrzeniu realizatorskim przez i scenografa, i reżysera, i autora muzyki, więc to chcielibyśmy to zrobić. Zobaczymy, jaki będzie efekt tego, ale myślę, że młodzież odnajdzie się w tym spektaklu, chociaż tematycznie spektakl jest no takim antyutopijnym spojrzeniu na przyszłość społeczną, społeczeństwa. Kiedy mówił pan o tej innowacji w tej sztuce teatralnej, którą planujecie na deskach Osterwy, to myślę sobie, że dzisiaj trzeba też szukać tych nowych sposobów wyrazu. Teatro to woła w jakiś sposób, ale też będzie to widowisko, zjawisko, prawda? Tak, no technologia poszła tak daleko. My musimy też nadążać za nowinkami technicznymi. Głowy inteligentne, które pracują teraz, kiedyś się stawało i ustawiało reflektor w punkcie, że aktor miał to pozycjonowanie. Teraz inteligentne głowy są na komputer, one same przemieszczają się, one same pozycjonują, więc jest tylko, że zapisuje się i całkowicie co innego. To jest całkowicie, to już jest naprawdę, to są nowinki techniczne, które u nas również muszą się pojawiać w teatrze, żeby to oświetlenie miało taką, a nie inną możliwość.
nawet ze względu na gorzowskie spotkania teatralne. Przyjeżdżają inne teatry i inne spektakle i trzeba je obsłużyć. Trzeba im zaproponować oświetlenie, które oni przed realizacją, przed przyjazdem przysyłają nam rider. Jakie są wymogi, jak musimy to wszystko opracować. Czy już dzisiaj wiadomo, jakie nazwiska pojawią się tutaj w Gorzowie w ramach gorzowskich spotkań teatralnych? Czy już te rozmowy są na tyle zaawansowane? Powiem tylko o dwóch nazwiskach. Krystyna Janda i Małgorzata Kocik. Więc to są dwa nazwiska, które się pojawią. Ja czekałem na to, żeby ten spektakl... Tak, Gosię pozdrawiamy. Pozdrawiamy tutaj, okazji, tak. Krysia Janda przywiezie do nas tutaj. Ona kocha tą scenę trochę. No tak, ona myśli, że pani Krystyna fanów. Już nie wyobraża sobie, żeby gorzowskie spotkania teatralne bez jej się obecności odbywały. A chciałem, żeby też gorzowska publiczność przypomniała sobie naszą Małgosię Kocik, wspaniałą aktorkę, która pierwsze kroki stawiała na naszej scenie i świetnie sobie radzi w Warszawie, współpracuje z Teatrem Polonia. To jest naprawdę ogromne wyróżnienie i docenienie jej kunsztu aktorskiego. Cieszę się bardzo. Pojawi się jeszcze parę fajnych nazwisk. Chcieliśmy, żeby te gorzowskie spotkania były troszeczkę takie luźniejsze, takie komediowe, że mamy teraz tak dużo różnych sytuacji, tak dużo przełożeń, tak dużo porównań i różnych ocen, które padają z każdego. Krytyki takiego ostracyzmu. Tak, no, więc warto nieraz zamknąć drzwi, siąść i powiedzieć, o! Jest inaczej, fajnie. Jest chociaż inaczej. Nawet przez 2 godziny, ale żeby... Przenosicie widzów w tak, świat. Chciałbym, żeby ten widz się przeniósł. No zobaczymy. Potem Jacek Głąb rozpoczął właściwie pracę, bo robi adaptację do Lalki. Chciałbym, żeby w przyszłym roku pojawiły się takie nasze polskie hity literatury, żebyśmy mogli właśnie to, co nieraz zapartym tchem czytaliśmy, przenieść na naszą scenę i żeby się podzielić. Pewnie sztandarowa pozycja, jeśli chodzi o szkoły. Tutaj. Tak, ale to każdy z nas chyba gdzieś tam tego Wokulskiego czy Rzeckiego. Zdecydowanie. No to gdzieś tęsknimy za ich osobowościami i warto było, żeby... Nieraz to może zastąpić nam czas poświęcony książce. A może jak się obejrzy, to jednak wrócimy do tego szelestu kartek i będziemy przewracać, i będziemy czytać, i będziemy pochłaniać przygodę i wszystkie relacje, które były w tej pięknej literaturze. Czy zespół aktorski pozostaje, że tak powiem, bez zmian? Czy mamy w tym roku bądź w przyszłym jakieś plany co do nowych twarzy? W koncercie od Piaw do Osieckiej pojawił się nowy aktor, Kasper, który przychodzi z Gdańska, młody, więc cieszę się bardzo, że zasila nasz teatr następna osoba. Takie są koleje rzeczy, że część aktorów odchodzi na emeryturę, a pokazują się nowe twarze. Tak naprawdę od 20 lat jednak te zmiany były o wiele mniejsze. Zarówno ja, jak i zespół mamy już to doświadczenie życiowe, no i muszą przychodzić nowi, żeby można było realizować repertuar. Jak pan ocenia to, co w tej chwili dzieje się, jeżeli chodzi o kulturę, ten sektor kultury w takim w ogóle, to z czym się przychodzi mierzyć też z dyrektorem placówek? Mieliśmy pandemię, mieliśmy przecież mamy przecież kryzys w wielu sferach, jeżeli chodzi o utrzymanie placówek. W kulturze jest to szczególnie trudne. Nie ma komercji, mało komercji, prawda? Tak. Nie chciałbym utyskiwać, nie będę tego czynił. Zawsze jakoś damy sobie radę. Myślę, że gdzieś sobie poradzimy z pewnymi rzeczami i będziemy
spełniać nasze statutowe założenia. Na razie nie trzeba gasić światło podczas spektakli. Nie, na pewno podchodzimy do tego z takim rozsądkiem i jestem niezmiernie wdzięczny moim pracownikom, że wiedzą, że jednak to ograniczanie świecenia, ale teatr jest oparty na świetle. To nie jest, że stawiamy świeczkę, stolik i monodram robimy przez 2 godziny, tylko same próby przygotowania, to jest duże zużycie energii. No. Ale no to tak musimy działać. Nie wyobrażam sobie, żeby teatr nie funkcjonował. Muszę zapytać jeszcze o podsumowanie tego sezonu sceny letniej. Nie możemy o tym zapomnieć. Jesteśmy już po przecież wakacjach, ale w tym roku także stałe grono fanów, prawda? Tak. I krzesełek trzeba dostawiać. No właśnie, ja za pośrednictwem Państwa bardzo chciałem podziękować widzom, którzy przychodzą na scenę na letnią, jeszcze przeprosić za te niedogodności, no ale mamy tyle, ile mamy krzeseł, no i, a jestem przeszczęśliwy i serce moje się raduje, jak zarówno jak ja, tak i inni pozostali widzowie stoimy i oglądamy wspaniałe spektakle, które się pojawiają na tej scenie. 21 miały również wspaniałych wykonawców, zarówno to, jak te jubileuszowe 20. I mam nadzieję, że przy pomocy i sponsorów i Urzędu Miasta, które wspiera nas najbardziej finansowo, to będziemy mogli zrealizować. Również dostaliśmy pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego od pani marszałek, za co serdecznie dziękuję. I jak tak się pozbiera, to zawsze tam dajemy radę. My z takim nastawieniem wchodzimy w taki nowy sezon, można powiedzieć, teatralny. Proszę Państwa, jak nie będziemy szukać pozytywów, to będziemy coraz bardziej nostalgiczni. Bądźmy, miejmy w sercu taką nostalgię i jakieś taką zadumę, ale bądźmy pogodni, szukajmy tych promyków, które dadzą nam determinację, dadzą nam taki power życiowy. Bo cóż piękniejszego, jak jeden drugiego się powinien uśmiechać. I to jest najpiękniejsze. Powiedział Jan Tomaszewicz. Dziękuję Państwu bardzo. Takie carpe diem. Dyrektor Teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie, który oczywiście zaprasza na deski, do murów teatru. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze jeszcze dziękuję. Raz. A Państwu dziękuję za uwagę i zapraszamy na kolejne premiery. A jest ich sporo.